Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie zajrzymy do 45-metrowego mieszkania, które jest wynajmowane, a mimo to udało się je urządzić przytulnie i domowo. Cześć, nazywam się Kasia, zapraszam Was do mojego mieszkania. Mieszkam tutaj od 5 lat i od 2-3 lat zaczęłam się na dobre urządzać. Prowadziłam dużo mebli vintage, przemalowałam też kilka rzeczy i dzięki tym dodatkom kolorowym przestało być tak biało i nudno. Zaczynamy jak zwykle przy wejściu i tu od razu mamy lustro, wejście do łazienki i szafkę na buty, ale w dość niestandardowym wydaniu, bo nie ma w niej butów, tylko papier i plastik. Nie wszystkie kosze do segregacji mogły zmieścić się pod zlewem, dlatego to rozwiązanie dobrze się tutaj sprawdza. I za szafką mamy ściany, z czego ta jest nośna. Nośna ściana na środku mieszkania to niekoniecznie jest dobry pomysł, ale na szczęście tutaj udało się wykorzystać powstałą wnękę do zrobienia szafy. Mieści się tu dużo kurtek, więc jest to wygodne rozwiązanie. Ale jeśli będziecie planować swoje domy, to lepiej zróbcie ściany nośne jako ściany zewnętrzne, bo dzięki temu zostawicie sobie większe możliwości przearanżowania wnętrza w przyszłości. Kuchnia jest biała i tu mamy szuflady, piekarnik, dalej szafki i na końcu zmywarka. Na górze też są szafki, tu za zakrytym frontem są takie zwykłe półki. Dalej okap w zabudowie z takimi płytkimi półeczkami, ale tu dobrze się sprawdzają na szklanki. I to jest w sumie ciekawe, bo różne okapy w zabudowie zostawiają nam różną ilość tego miejsca w szafce. Czasem tylko tu na dole jest okap, rura przez środek, ale szafka właściwie niewiele różni się od normalnej, a czasem tego miejsca jest właśnie tak niedużo. I tu już były trzy szafki z przeszklonymi frontami, które w środku mają półki szklane, ale jeden front został zdemontowany, żeby kuchnia była mniej laboratoryjna. I tu zostały wyeksponowane ładne naczynia. Zobaczcie, jaka super kolekcja. Jest miks przeróżnych rzeczy. Kubek z dzieciństwa. To takie kolekcjonerskie kubki z muminkami. Tu mamy kubek z Ikea, Duka, Home and You, więc zestaw przeróżny. A tu trzask, ceramik, rękodzieło polskie, więc miszmasz, ale bardzo fajne zestawienie. To osłonka na roślinkę Steigera, która tutaj została wykorzystana na przybory kuchenne, a obok świeczka, idealna do kuchni, wygląda bardzo smakowicie. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Choć mieszkanie zostało przewidziane dla jednej, dwóch osób, to sprzęty w kuchni zostały zamontowane pełnowymiarowe. Tu mamy czteropalnikową kuchenkę, zlew z ociekaczem, szeroka zmywarka, i lodówka też nie należy do najmniejszych, co jest z pewnością wygodne, gdy się dużo gotuje, gdy przyjeżdżają goście, albo gdyby miało tu mieszkać więcej osób. Ale w momencie, kiedy mieszka jedna, to te sprzęty są tak nie do końca wykorzystane, a za to jest mniej miejsca roboczego. Najwygodniejszy blat to jest ten pomiędzy sprzętami na środku, także do wszystkiego można łatwo sięgnąć, a jest go tu stosunkowo niedużo. Dlatego wydawałoby się, że duże znaczy lepiej, a niekoniecznie. Najważniejsze, żeby wszystko było dostosowane pod potrzeby osoby, która mieszka w danym mieszkaniu. Między kuchnią a salonem stanął stół, a przy nim trzy krzesła. Czwarte jest przy biurku i te krzesła są w rodzinie od dawna, bo babcia Kasi dostała je w prezencie ślubnym. Stół jest trochę nowszy, można go kupić w Ikei, ale Kasia sprawdziła najpierw na OLX-ie i udało jej się kupić go z drugiej ręki dwa razy taniej. Lampa też jest Ikeowa, ale ją udało się dostać za darmo dzięki byciu na grupie Uwaga, śmieciarka jedzie. Tam często są ogłoszenia od osób, które chcą się pozbyć różnych mebli czy wyposażenia. I tak samo ktoś pozbywał się tej biblioteczki, która również trafiła do Kasi z tamtej grupy za darmo. I tak samo ta roślina, jak widzicie, nie tylko meble i lampy znajdują drugi dom, ale również rośliny. A co ciekawe, stolik pod spodem również Kasia dostała za darmo, ale już nie na tej grupie, tylko znalazła go na OLX-ie.
W biblioteczce książki są ułożone kolorami i mieszają się tematycznie. Jest sporo książek medycznych, Kasia studiuje medycynę, a zaraz obok nich powieści, reportaże, poradniki, książki kucharskie. Dla wielu osób to może być niewygodne, takie niepraktyczne, że ciężko znaleźć książkę z danego działu, ale to już kwestia indywidualnych preferencji, bo szczerze mówiąc, ja mam tak, że bardziej zapamiętuję książkę po kolorze, po okładce. Tytuł może mi wylecieć z głowy, a właśnie po kolorach najłatwiej mi znaleźć, więc to już każdy ma inaczej. I tu na dole jeszcze jest ciekawa książka wnętrzarska. Jest to książka z końca lat 90. A jak zajrzymy do środka, to okazuje się, że inspiracje wcale nie są jakieś mocno przestarzałe. No, część rzeczy na pewno dzisiaj wygląda trochę inaczej, na przykład komputery, ale prawda jest taka, że jak urządzamy dom z sercem, to są wnętrza ponadczasowe i wcale z wiekiem nie zaczynają wyglądać gorzej. Na biblioteczce leżą kuchenne lampki. Pewnie z założenia mają być przyklejone od spodu szafek wiszących. Tutaj jest na odwrót, leżą na szafce i dają super efekt, a zostały upolowane za 8 zł w Biedronce, więc niedrogi zakup, a zarazem super klimatyczny efekt. Na ścianach jest dużo ramek z różnymi fajnymi rzeczami, na przykład printy obrazów, między innymi z Soni Brzeźniak, której stary dom pokazywałam Wam już kiedyś w filmie. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie. A tu już mamy na przykład grafikę przygotowaną przez przyjaciółkę Kasi. To również jest prezent, tylko to już nie print, a zrobione bodajże piórkiem albo jakimś długopisem, chyba piórkiem. Tutaj grafika, która bardzo się Kasi spodobała, ale niestety duży rozmiar plakatu był dość drogi. W takich chwilach zdecydowanie lepiej zdecydować się na mniejszą kartkę, niż zupełnie rezygnować z grafiki, która nam się podoba. A to duży format, ale tym razem zupełnie za darmo, gdyż jest to plakat ze sklepu muzycznego. Sklep nie zdecydował się na powieszenie, tylko pozbywał się, rozdawał plakaty, których już nie potrzebował. A tam dalej jest bardzo fajna ilustracja, która w ogóle nie była z założenia plakatem, tylko ulotką. Cała kartka była złożona na taki mniejszy format, tu widać nawet zagięcia, i po prostu leżała w kawiarni na stoliku do wzięcia. Po rozłożeniu mamy taką genialną ilustrację, bardzo mi się podoba, jest kolorowa, dużo się dzieje. Co ciekawe, tu był jeszcze napis, ale został przykryty przez paszportu, a z drugiej strony była rozpiska rzeczy, które reklamowała ta ulotka, ale teraz to już nie ma znaczenia, można się po prostu cieszyć pięknym obrazkiem. Naprzeciwko sofy nie ma telewizora, tylko jest miejsce do pracy z biurkiem, które zostało przemalowane na fioletowo. Filmy można oglądać w sypialni, gdyż stoi tam projektor i jest odpowiednie miejsce na ścianie. Balkon jest zadaszony i zabudowany, więc spokojnie mogą na nim stać drewniane meble, przeznaczone raczej do wnętrz niż na zewnątrz. Również podłoga jest drewniana. Na uwagę na pewno zasługuje fotel, który ciekawie się rozkłada, trochę jak leżak, więc można się miło na nim relaksować. Dookoła dużo roślin, więc latem jest tu bardzo przyjemnie. W sypialni są zarówno meble nowe, takie jak komoda czy łóżko, jak i te starsze, takie jak szafka czy lustro w mocno zdobionej ramie. Jest też element pomiędzy tymi zupełnie nowymi, a tymi zdecydowanie retro. Tylko zanim Wam pokażę, o co chodzi, to chciałabym przywołać komentarz, który pojawił się pod filmem z salonem Zuzy. Myślę, że to dobrze pasuje do tej lampki, która jest bardzo fajna i z jednej strony ciężko ją stawiać na równi z meblami z PRL-u, ale z drugiej strony to nie jest dzisiejszy design i czujemy, że to jest takie retro lat 90. W tym pokoju w ogóle jest dużo takich fajnych dekoracji, które przykuwają wzrok i moją uwagę szczególnie zwrócił wazon w kształcie serca, ale nie tego symbolicznego, tylko tego prawdziwego. Wygląda fantastycznie i świetnie pasuje do pokoju pani doktor.
fotel z krowim wzorem został upolowany podczas ulicznej wyprzedaży i do niego zostało dobranych kilka elementów, również związanych z krowami. Już pokazywałam Wam wcześniej kubek w kuchni, ale tu, zobaczcie, jest nawet podstawka zrobiona przez przyjaciółkę Kasi z napisem mu i podobnymi cętkami. Teraz jest podstawką na biżuterię. Z tej strony jest głęboka wnęka, w której została zrobiona garderoba. Są szafy, półki, a teraz tu na podłodze stoi trochę rzeczy do oddania, bo tak jak Wam opowiadałam, Kasi udało się upolować kilka fajnych mebli i dodatków za darmo na grupach czy tablicach ogłoszeniowych i również Kasia w ten sam sposób puszcza rzeczy dalej i tak naprawdę czasem prościej coś wziąć niż oddać. Trzeba wystawić ogłoszenie, poczekać na kogoś, kto przyjdzie. Ludzie nie zawsze dotrzymują terminów, ale prawda jest taka, że warto to robić, bo nie chodzi o to, żeby rzeczy lądowały na wysypisku, żeby śmieci było coraz więcej, tylko wykorzystajmy to, co już jest i dawajmy rzeczom drugie życie. Łazienki w mieszkaniach wynajmowanych są tym pomieszczeniem, do którego najtrudniej wprowadzić swój charakter. Jest tu dużo elementów w stałej zabudowie, a płytki zajmują dużą powierzchnię. Są wybierane przez właścicieli, a nie przez mieszkańców i za dużo z nimi się nie da zrobić. Dlatego trzeba się trochę pogodzić z tym, co zastajemy i może wybierać mieszkania właśnie pod kątem tego, na ile podoba nam się łazienka, bo pozostałe rzeczy łatwiej dostosować pod siebie. I tu Kasia wprowadziła swoją zasłonkę. Też jest motyw kwiatowy, tak jak na płytkach, ale jest znacznie subtelniejsza. A jeżeli chodzi o rozwiązania praktyczne, to tu jest taki wąski regał, który może się świetnie sprawdzać właśnie w łazienkach, gdzie często brakuje miejsca, a zarazem brakuje też miejsca do przechowywania rzeczy. Tu są 4 poziomy, więc mieści się dość sporo, a jest tak wąski, że spokojnie wejdzie nie tylko tutaj, ale tu też by się zmieścił między umywalką a wanną, więc myślę, że może mieć sporo zastosowań. A teraz pora na łapki w górę i kliknięcie przycisku subskrybuj. Jeśli jeszcze nie zaznaczyliście dzwoneczka, to również to zróbcie. Będzie Wam przypominał o nowych odcinkach. Zostawcie też komentarz, dajcie znać, jak Wam się podobało i koniecznie zajrzyjcie na Instagram, zarówno do nas, jak i do Kasi. Linki zostawię w opisie filmu. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!